Zalana podłoga, przeciekający sufit to efekt wczorajszych gwałtownych opadów deszczu i gradu w jednym z mieszkań w kamienicy przy Nawrot 62 w Łodzi. To nie pierwsze zalanie w tym domu. Czy jest szansa na remont? Pytała o to dziś Magda Komarzeniec. Pani Urszula w kamienicy mieszka od 30 lat i też od tylu lat nie było tu remontu. Jej mieszkanie jest regularnie zalewane od 3 lat. Wczoraj przeżyłam po prostu szok. Pierwszy raz tak bardzo mnie zalało, bo wcześniej były lekkie podtopienia. Tak w tej chwili po prostu wyglądało to ten i po prostu bardzo obawiam się, co będzie zimą, czy nawet jesienią. Oprócz pani Urszuli w budynku mieszka jeszcze 5 rodzin. Lokatorka o sytuacji kamienicy informowała radnych jeszcze w wakacje. Pani prezydent Zdanowska interesowała się mieszkańcami ulicy Nawrot 62 wtedy, kiedy chciała tu budować autostradę w centrum miasta. Bo kamienica przy Nawrot 62 była jedną z 6 wytypowanych przez DIT do rozbiórki w związku z planowaną budową ulicy Nowotargowej. Najemcy mieli dostać mieszkania zamienne, a ich remont miał sfinansować właśnie z DIT. Niestety sytuacja się skomplikowała, kiedy inwestycje, czyli budowę ulicy Nowotargowej, usunięto z budżetu miasta oraz wieloletniej prognozy finansowej. Gdyby to zostało, praktycznie w tym roku ci lokatorzy byliby przeprowadzeni, bo w ramach tych pieniędzy, które były wtedy zabezpieczone, były również środki na wykonanie remontu lokali zastępczych dla tych mieszkańców i na wykwaterowanie ich i rozebranie tego budynku. W obecnej sytuacji nie ma podstaw, żeby lokale zamienne tym najemcom wskazywać. Administracja Zasobów Komunalnych Łódź Widzew, która zarządza kamienicą, nie ma teraz środków na remont. Wiedząc, że budynek był przeznaczony do rozbiórki, takich pieniędzy nikt nie uwzględniał w budżecie. Po zmianie planów inwestycyjnych i rezygnacji z budowy ulicy Nowotargowej, Miejska Konserwator Zabytków kamienicę wpisała do Gminnego Rejestru Zabytków. Wnosi o pilne podjęcie przez miasto Łódź działań związanych z zabezpieczeniem budynku na ulicy Nawrot 62. Czy jest szansa na remont kamienicy? W przyszłości tak. Dyrektor Biura do Spraw Rewitalizacji poinformował nas, że kamienica przy Nawrot 62 została ujęta w jednym z projektów rewitalizacji obszarowej, ale mają być one realizowane do 2022 roku. Być może, jeśli wcześniej powróci plan budowy ulicy Nowotargowej, powróci też temat ewentualnego wyburzenia budynku. Jak poradzić mają sobie do tego czasu lokatorzy? Na razie nie wiadomo.